tej strony Roda. Oraz Piórka. I Basik. Z kanału Blueberry Pudding Cake. Mieliście już okazję przeglądnąć unboxing, posłuchać ciekawej recenzji. Aha. A dzisiaj przed nami zasady i gameplay gry Topoum. Krety, krew i pierwsza wojna światowa. Bitwy, ogród, granaty. Ciastka. I martwe istoty. Gra oczywiście zaczynamy od tego, że każdy z nas wybiera sobie kolor własnych kredów, pasujące do nich heksy oraz dwa wskaźniki, które wykorzystujemy na torze punktacji. A więc każdy z nas kładzie od razu na 10, bo z taką liczbą punktów akurat zaczynamy. W tym samym czasie dobieramy po dwie karty. Może poczekaj, może najpierw mówmy, co jest na planszy. Och, bo ty niech będzie. Tak strasznie się śpieszy. Słuchajcie, przed nami jest plansza Topoum. Mamy tutaj pole bitwy, na którym będą wielkie, epickie starcia kretów. Tor punktacji. Tor medali, tor, po którym się będziemy przesuwać w górę lub w dół. Oraz linię operacyjną. Na linię operacyjną będzie umieszczone 5 kart, które w jakiś sposób będą nam uprzykrzać, czy też ratować życie podczas naszych starć i bitw. Na samym początku... No, mów, proszę. Pewnie zauważyliście, że właśnie w tych miejscach pod oczywiście medalami mamy oznaczenia minus 3, minus 2, minus 1, 0 oraz plus 1 oraz kierunki w tą stronę, tutaj gdzie jest X. Za skorzystanie karty z tego pola płacimy oczywiście 3 punkty, z tego 2, z tego 1. Tutaj nie ponosimy żadnych kosztów, a w tym wypadku dostajemy aż 1. Właściwie jesteśmy gotowi do setupu i jedną rzecz właściwie trzeba zrobić. Ustalić pierwszego gracza, który dostanie kartę gwizdu. Niech ci będzie. Niech ci. Nawet nie powiedziałam, że chcę. Daj się gwizdać. Oraz kartę Peace, czyli pokoju, którą należy wtasować. Ona nie wygląda na kartę pokoju. No nie, właściwie karta pokoju wygląda nie jak karta pokoju. Bierzemy 5 ostatnich kart. Kto to przeżył w życiu, ten rozumie, że to mało. 5 ostatnich kart z naszego deku, który musi zostać odpowiednio dobrany w związku z ilością graczy. Tasujemy. Tutaj w tej chwili już 6 kart. I kładziemy je na samym spodzie naszej talii. Każdy z graczy otrzymuje po 2 karty. 5 kart odkrywamy na naszej linii operacyjnej. O, jest gazeta. Dobra. Mamy to. To tu, to tam. Kartę otrzymamy oczywiście zakryte. Zakryte? Nie pokazując sobie nawzajem. Pokaż. Pamiętamy również o tym, że jeśli mamy karty tego symbolu 4, dostajemy pod sam koniec również dodatkowe punkty. Jeśli mamy najwięcej kart danego typu, również otrzymujemy dodatkowe punkty podczas rozstrzygnięcia ostatniej kolejki. W naszej talii mamy 4 rodzaje kart. Karty ataku, karty budowy, karty przemieszczania się w jakiś sposób oraz karty specjalne. My wybraliśmy deck podstawowy, który jest sugerowany dla pierwszych rozgrywek. Dobra, to mamy zrobione. Czyli teraz tak, każda gra, każda faza, każda tura składa się z 3 rzeczy. Pierwszą rzeczą jest możliwość dołożenia kreta razem z heksem w taki sposób gdzieś na nasze pole bitwy oraz zagranie karty lub przemieszczenie kretów na polu bitwy. Jest to ważne, ponieważ w fazie drugiej następuje tak zwana linia patrzenia, linia widzenia, w której będziemy punktować. Im dłuższą linię patrzenia, tym więcej punktów otrzymujemy. Ważne jest to, że krety są zwierzątkami niestety ślepymi, więc im dłuższa linia, tym lepiej dla nas, ponieważ będziemy dostawać więcej punktów, aczkolwiek, jeżeli będą jakiekolwiek przeszkody po drodze, na przykład wrogi kret, to już ta linia patrzenia nie jest liczona. Nie istnieje, no niestety nie liczymy jej. W trzeciej fazie będziemy odrzucać kartę stąd, jeżeli nie użyliśmy żadnej z linii operacyjnej, przesuwać całość w prawo i dołożyć kolejną. Jeżeli jednak była karta stąd użyta, po prostu całość przesunąć, całość. Resztę kart przesuwamy jak najbardziej na prawo. To jest prawo, prawda? Tak, to jest prawo. No na prawo. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to się stało. W prawo i dokładamy kolejną kartę. Każdy z nas na samym początku powinien mieć 2 karty i musimy pilnować, żeby te 2 karty cały czas były u nas na ręce. Bez przerwy właściwie... dobieramy, kiedy wykorzystamy któryś z nich, które właśnie mamy również cały czas przy sobie. Dokładnie. No i w sumie to by było na tyle. Wszystko teraz zależy
Zależy jak leży. A więc krew, wojna, krety i batalia. Czyli ja rozpocznę. Setup gry należy rozpocząć od wystawienia jednego pustego heksa swojego koloru gdzieś na polu bitwy. Więc powiedzmy, ja sobie wystawię tutaj. Ależ wy to krzywo robicie. Przepraszam. Sama jesteś krzywa. Nigdy nie przeczyłam. Dobra. Należy wspomnieć, że jeżeli przez przypadek przy użyciu jakiejś broni, podkopów, niszczenia heksów i tak dalej powstaną dwa pola bitwy, mniejsze pole bitwy automatycznie się likwiduje, więc na przykład w tej chwili mnie byłoby dosyć łatwo odciąć od reszty i ściągnąć mi mole z powrotem, kresy z powrotem do rezerwy. Dobrze, czyli tak, na samym początku mogę wybrać akcję wyłożenia kreta z kartą lub też poruszenia kretów. Nie mam w tej chwili kretów za bardzo jak ruszyć, a tak w ogóle co tu robi niebieski? Ja go to włożyłem. Rany boskie! Już się zaczyna. Jeszcze mam dwie takie niedobre karty tutaj. Dobrze więc, co prawda pewnie nie ustalimy żadnej linii patrzenia przez to, że piórko mi tutaj wskoczył. Chyba, że tam jest jakaś fajna karta. No, już. Może zrobimy to tu. Stracę punkty, aczkolwiek wykorzystuję kartę za minus jeden. Ona idzie. A, nie, ona nie spada, ona idzie do mnie, chodź tu. Więc każdą użytą kartę kładziemy przed sobą. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, trzeba pamiętać o tym, że im mamy ich więcej, mamy pokatalogowane je w komplety, pod sam koniec otrzymujemy punkty. Dostaję minus jeden. Ciach. I likwidujemy niebieskiego. Proszę. Dobrze. To było short range. Strzeliłam do ciebie. Linii widzenia, patrzenia nie mam w ogóle, więc nie dostaję żadnych punktów w tej turze. Karty się przesuwają i dokładamy kolejną kartę do naszej linii operacyjnej. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli pojawia się karta Peace, karta pokoju, następuje ostatnia, właściwie dokończenie ostatniej tury. Jeżeli trafi na pierwszego gracza, no to jeszcze idzie jedna normalna kolejka, ale jeżeli na przykład trafi na ostatniego gracza, no to niestety to jest ostatni ruch. Baś, proszę. A Basiek zawsze będzie po prostu podstępnie próbować zwyciężać. Oczywiście. Dobrze, wyłożyłaś jakaś karta? Biorę sobie gazetę. Wiedziałam, że tam już te gazety, to będzie minus jeden punkcik, dostajesz kartę gazety. Proszę, gazeta będzie przynosić po jednym punkcie. Na koniec każdej tury. Dobra. Każdego gracza. Tak. No i teraz ja. Poczekaj, jeszcze policzymy punkty albo coś. Tutaj będziemy mieć 7 punktów. 4 punkty za długość linii i 3 dodatkowe punkty za basikowy kolor. Czyli Baś dostanie 7, a jest na polu z numerem 9. 16. I jeszcze za kartę. Czy jeszcze od następnej tury? Tak. Masz. MK. Jeżeli gracz nie ma ani jednego kreta na swoim polu, zaczynasz z powrotem od setupu. Tak? Czyli wystawiasz jednego kreta tak sobie o i później normalnie masz swój nowy, znaczy no, standardowy ruch, prawda? To w sumie dobrze. No właśnie to jest straszne. Dobrze wygrywać, źle ci przegrywać. Ten potwór, którego próbowałaś utopić, właśnie wypłynął. Nie, on chwilę temu wypłynął i puszczał bąbelki. Czyli zrobiłem wystawienie swojego kreta i teraz mam normalnie ten ruch. Będziemy go słyszeć. Tak. I używam tej karty. Ze względu na drastyczny charakter tej sceny postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Poczekaj, bo tak wystawiłeś kreta i zagrałeś karty na niego, tak? Tak. Dobra, czyli minus 2 punkciki. No. No i transportujemy się w to miejsce. Okej, okay, dobrze. Aha, czyli zrobiłeś sobie teleport. Tak, zagrał kartę, która pozwala mu przemieszczać się między swoimi barakami. W sumie fajna sprawa. I teraz liczymy twoje punkty. Długość to 5 plus 3, czyli 8 punkcików. Ważne jest to, że na samym początku tury każda linia patrzenia, widzenia nie liczy się na koniec tury. Więc cały czas trzeba te nasze krety przemieszczać, rozmieszczać inaczej, żeby te linie się delikatnie zmieniały.
Dobra, czyli dostałaś ile punktów? 8. 8 punktów. Pamięć chomika. Basik, ty dostajesz teraz jeden, tak? Za gazetę. Tak. Ty jesteś czarny. Dobrze, czyli teraz moja tura, tylko to jeszcze tu spada. W porządku. A, dobra, czyli tak, ja może przynajmniej... Co tam robi znowu niebieski? Ha, 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 ha. Oh, Jesus! Uprzykro ci życie. Bardzo. Rany boskie. Dlaczego tam stanąłeś? No to są ty... Bo mogłem. Ale możesz usunąć i będę wdzięczny nawet mojej usuniesz moje dowolę. Nie, idę tu. Idę tu. Zrobimy sobie tutaj, może. I na przykład wybuduję sobie jeszcze jednego heksa, używając tej karty za zero. Wybuduję sobie tego heksa. Kawałeczek dalej. No tutaj. Dobra. Linię patrzenia mam tylko i wyłącznie tą, która daje mi 6 punktów. 15. I Basiowi za gazetę. Się przesuwa. Proszę. Dobrze, to ja sobie wystawię krecika. Tam są jakieś epickie bitwy, tylko że nie w ogródku i uprawiane przez krety, tylko... Co kiedyś musimy pokazać wszystkie zwierzęta, które cała ekipa Blueberry Pudding Cake posiada. Wyobrażasz sobie tu mojego psa i rudej koty? Albo twoje szczury i jej szczury. Ale to byłoby później mało szczurów. Dużo szczurów. I to mało. Zgadnijmy, kto by się nimi zajmował. O. Dobrze, to ja wystawiłam tutaj i korzystam z tej karty za plus 1. Mhm. Nie wiem, dlaczego ty skorzystałeś za 0 od tej samej karty, ale dobra. Serio? Ale wiesz co, troszeczkę mi tutaj światło odbija i nie do końca. No dobra, rób. No to przesuwamy. No samotka niech sobie korzysta, to jest trzecia faza dopiero, w sensie przesuwanie. Dobrze, czyli linię patrzenia, linię widzenia, tą linię miałaś wcześniej punktowaną. Mm. Czyli tylko ta linia się liczy i to będzie za 3 plus 2, czyli za 5 punkcików. Jeden za gazetę. Jeden za gazetę. Dobra, i wlazło. Biurko. Za minus 1. Tak, tylko że wiesz co? Nie podnoś tak kart, proszę. A to jest jeszcze nie heksa. No właśnie, będziesz niszczył tego cyklu. Aha, i zniszczysz przy okazji. Cholera. Więc to jest zniszczenie. Nie podoba mi się to za bardzo. W sumie. Jakby to ustawić? Kurczę, nie ma tego. O! Zróbmy tak. To? Nie słynę. Zabijasz mnie! Tak. Za minus 2. Za minus 2 dla niebieskiego. Mhm. Dobrze. Linie patrzenia, linie widzenia. Tą wcześniej miałeś punktowaną, więc nic z tego. Czy dostaję 0. Kompletnie 0 punktów. Ale za to ja dostaję 1. Ależ proszę. Czy wejdziesz do gazety? Nie. Co nie? Nie wolno. Dobrze. Moje krety aportują gazetę. Dobra, to takim pies nie chce, to może krety zacznie. Co tam jest jeszcze? Co tam jest? Dobrze, przemieszczę się kretem tutaj. Jeżeli trafiłabym na jakiś wrogi lub neutralny barak, znaczy tak, wrogi barak, a neutralny grunt, mogłabym sobie podmienić heksika. Albo zagrać kartę. W tej chwili się przemieściłam na swój i będę zagrywać kartę pod tytułem budowa za 0. Budowa heksa. I damy to tutaj. Dobra. Lines of sight, tutaj będzie 8 punkcików za to. 15, 23. O, super. I Basie, dostaniesz jeszcze jeden. Proszę bardzo. Przesuwam. Ach, dziękuję. Dobra. A zaraz zobaczycie, jak to się robi, jak w tym się w ogóle da. Tak? Ho, ho. To ja zrobię tak. Przesunę sobie tylko moja. No, a, już wiem co. Tego też przesuń może. Basik robi trójkąt ludzki. Dwie linie ci się zrobią, bo tamta była wcześniej punktowana. Czekaj, gdzie? Co, jak? Bo ta wcześniej była punktowana, no. Więc ta ci się nie liczy. Ale jak przesuniesz mola tutaj, to robi ci się nowa linia. Ten czego chcę przesuwać? No właśnie, bo to jest między młotem a kowadłem. Między piórkiem a rudą. W sumie? Między rudym piórkiem. W sumie tak. Tak, zawsze jestem tu między wami, nie wiem czemu teraz tak się jest, ale dobra. Ale kochanie, to ja cię kocham. Co? To ty jesteś moją wybranką. Dobrze. Ale zniszczę wszystkie twoje krety, obiecuję. Czarny. Nie waż się.
Czarny krecie. Zagrywasz którąś kartę? Znaczy, to nie pytanie. Zagrywa jakąś kartę? Zniszcz jej mola. Och, nie. Zniszcz jej mola. Nie czułam właśnie. Ale ja nie chcę minus czek. Ale może za zero na przykład strzelać. Ale to nie może do nikogo w sumie strzelać. Nie, nie, nie. No nie. Bo, no nie. No nie. Daj, możemy użyć sobie w sumie przesunięcia. Dobrze, w którą stronę? Od tego, co ostatnio przesunęłaś, mola. Czyli kogoś wypchniesz w sumie. Przepchniesz. Ty mi grozisz. No weź przesady! Może. Masz ci, babo, placek. Czyli Baś użyła ostatnio, dostaje punkt. Jurko gazeta. A, jeszcze... Jeszcze ci tego nie policzyłam, o matko. Dobra, to mamy dwie linie. Za to będzie 7 punktów, za to będzie 5 punktów, czyli łącznie... 12. Baś, nie goj tak. Czemu? Bo ci zabraniam. Co to ma być? Dobrze, teraz wystanę tutaj. No, no pięknie. Ten teraz na trzaska. Ja sobie zagrywam kartę. Gazety. Gazety. Oddaj, gazety. Oddaj. Czyli cały czas je miałam na ręce i tak czekałam na odpowiedni moment. Dobrze, tutaj mam tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punkcików do ciebie. 14, 24. Nie użyłeś stąd karty, więc jedna spada, reszta się przesuwa. Ciach. Dobra. Oki doki. Czyli teraz ja, tak? Może bym coś postrzelała? Ależ mam plana. Dobra. Ajajaj. Ciach, wystawię sobie kreta. Wrzucę inną kartę z ręki. Kombat. Już strzelam i niszczę. Nie, nie tak. Wróć, wróć. Nie mam wracania. Ty z tego młody wróciłeś. Kurde, fajka. Swoją kretę chcę zabić. Nie można, bo to jest ten. W ogóle nie powiedzieliśmy też o tym, że nie można zabijać swoich kretów. Jest za to minus 5 punktów. Przeliczyłam się. No w sumie, ale na przykład, żeby zepsuć komuś linię, to by mogło się opłacać. Mech, ale i tak muszę coś wystawić. Tylko nie wiem, jaką kartę wtedy użyję. Co my tam mamy? W sumie tam nic nie mamy takiego, co by mnie interesowało. O matko. Dobra, idę tu. Idę tu. I będzie mnie eliminować piórka. I to mnie będzie kosztować minus 1. I eliminujemy. Proszę. Dobrze, dziękuję. Proszę. Ok, i jeszcze lines of sight, bo się oczywiście pośpieszyłam. Ta była wcześniej punktowana, czyli za to 4. 22, 26. Masz? I piórko widzę gazetę. Jakbyś tylko tu cofnęła, to mi się będzie znowu liczyć, prawda? Tak, ale tak ci nie będzie liczyć. Nie szkodzi. I nie robimy. Oddawaj gazetę. Dobrze, czyli liczy się tylko i wyłącznie ta linia. Dostajesz za nią 7 punkcików. Piórko, co się dzieje? Spoko. Jeden dodatkowy. Czyli 50. Dawaj drugi znacznik na 50. I daj mi kartę od razu. A gdzieś ci już rady nie wolno nerwować. No jeszcze urodzi nam to pod stołem, co będzie. Nie, to jeszcze nie teraz. Jedny jeszcze musicie poczekać. Jedny ja. Tryja. Tryja. Baś, co na to, żeby rozwalić ten heks? Wiesz, jakoś mnie bardzo mocno irytuje, nie wiem dlaczego. Jak zaburza ci kolory. Nie wiem, jakoś tak dziwnie trafem, zawsze się tu wstawia i patrz. No. I sobie bym zagrał jeszcze. Właśnie, trudno mi teraz wybrać. Bo to jest tamte zniszczenie heksa, też zniszczenie heksa. A kartę muszę zrobić. To musisz zbudować heksa. No to zbuduję sobie heksa. Za minus 3. Dosortuj sobie. A to sobie połóż, nie chcesz. Minus 3. 25, 22. I tyle, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Serio? 22, 35. Ja też chcę punkt. Za co? Za gazetę. Rany boskie. Czuję wielką przewagę w tej przewilorcie. No bo zamiast jej przeszkodzi, to cały czas atakujesz mnie.
Nie masz racji, no. My tak się tak nawzajem, nie? Dobra, no, no, jeszcze robię się. A do skończenia jej tych i później tyle. Dobrze, ja będę tak, poruszę się tym tutaj, chociaż nie, źle, tym tutaj. To on tam stał. Tym tutaj, nie, on stał tutaj. I tym tutaj. Piórko, ale ja już miałam wcześniej taką akcję jedną zaplanowaną. Nie, ustaliliśmy, pamiętaj, współpracę z sobą. Betrayal! Zdrada? O, tak mi fajnie było. Robicie mi to za łatwo. Dobra, i przy okazji mój jeden żółty spadł. Przepraszam, Piórko, ale miałam to zaplanowane już wcześniej. No tak, ja rozumiem, że tu akurat twoje zwoje myślowe i jaki kierunek myśli nie może zostać zmieniony przez żaden żywy sposób. Nie. Dlatego nie wolno ufać Rudy! 1, 2, 3, 4, 8 i za to będzie jeszcze 3, czyli 11 punkcików dla mnie. 26, 37. W porządku. To tu. Ja naprawdę przegrałem przez twoje głupie zachowania. Przepraszam. Tak mnie korciło, bo tak wiesz, byłeś tam, gdzieś tam, gdzieś. I jeszcze jeden dał. Punkcika dla mnie. Wyślij tą gazetę. Masz gazetę? Gdzie są te gazety? No nie wiem, sama ma dwie, ja miałem jedną. Ani jednej. A jest ich tam więcej. Aktywny kajcik. Tu. I tu. Czyli zagrywasz gdzieś je środkowego heksa dookoła swojego aktywnego kreta. Jeżeli chodzi o punktację, to tylko to ci się liczy, bo wcześniej było liczone. Zresztą ten żółty się nie przeszkadzał, więc 4 punkciki dla Bas, my to 5 za gazetę. Znaczy w sensie 5 punkt. I tak, tamto użyłaś, tak? Mhm. Użyłaś tamto. Mhm. To minus 3. A odjęliśmy ci punkty, no właśnie, żeby nie było ci za dobrze. Okej. Okay. Piór? Wszystko oczywiście się pomieszało. No ja będę mściwą strasznie istotą. Strasznie mściwą istotą. W sumie brałem trochę tak głupio ułożone to wszystko teraz. Chciałoby się zdobyć jakieś punkty, ale trudno jest teraz cokolwiek zaplanować. To się przesuwasz aktywnym kretem na obojętnie który swój barak? A, niech będzie tak. Tak? Na razie. To tu? Jest za plus jeden. Nie, nie, nie. Na razie tu. Tu niszczę Basika. Którego kreta? Tego. Tego. Masz. Czyli nie liczą ci się żadne punkty, bo nic nie stworzyłeś. To spada, to się przesuwa, tu dochodzi gazeta. How nice. Dobrze, miałby tutaj z powrotem stworzyć linię, więc ja się może poruszę. Bitwa gazety. Tym się poruszę tutaj, tym się poruszę tutaj. I strzelam do tym, bo to nie jest aktywny, do tego kreta i do tego heksa. Czyli tam te trzy odpadają? Nie, bo jeszcze jest połączone. Aha, jeszcze jest połączone, więc niestety nie. Trzymaj. Udało się. Widzisz, trochę ją zniszczyłam. 1, 2, 3, 4, 5, 10 plus to 14 punkcików dla mnie. Czyli 47,51. I punkt dla mnie. Za co? Za gazetę. Tu spada, nie użyłam stamtąd. No zobacz, to właśnie weź sobie gazetę. Znowu? Nie rób tego. Dlaczego? Jedna karta dla mnie. Nie ma. I co zrobiłaś? Dałaś jej bardzo dużo punktów. Daj mi tą gazetę. Minus 2. No dobra. I liczymy cię, czyli dostaniesz 1, 2, 3, 4, 7 za to i 7 za to, 14 punkcików dla ciebie. Dobra. Piórko, zrób coś. Mi to nie wychodzi. Ej,
no pierwszy raz to wygrywam, nie dacie? Nie. Żule jedne. Daj wygrać w gry, Stefan! Co chcesz od Stefana? Nie zagłodziłam go ostatnio. Bo zapomniałam wcześniej karty. A kto to jest Stefan? Wigranie z gruzem, to nie pamiętasz? Ten Stefan. No, do tej pory tu psychika została uszkodzona przez tą grę. I ty już? Ta, nie, ja jeszcze użyję karty tej, która jest z przesuwaniem. Które chcesz przesunąć? Tego tu. Bim. Dostajesz plus jeden? A, to do ciebie idzie. Bo zagranie. I tyle. I jeszcze ci się punkty liczą, prawda? Tak. To, czyli to będzie 4-6 punkcików dla ciebie. 40. W porządku. Ja wiem, dalej. Irytujące jest to, wiesz? Ej, Basiu, jeszcze mnie przegoni niedługo. To sobie nie, że mu się trzeba, ale kiedy ty ostatnio wygrałaś na wizji? Jezus Maria, daj zdanie! Jesteś niemiły! Przecież to w wannie. Tego nie będę poruszać. Tego poruszę tutaj. A dasz mi poduszkę? Nie. Tego poruszę tutaj i zabijemy Basika. Tak. O nie, miałam 51. Cofiesz się. Cofiesz się w rozwoju. Dobra, zabijemy Baś. Okej, zabijecie tu. I teraz stworzyły mi się nowe linie. Tu jest 8 plus 3, 11 punkcików, 48, 59. I punkt dla Baś, bo ma gazetę. W porządku. Baś. Biedny kretu. No i biedny. Mech. Co to? Strzelasz gdzieś? O nie. Nie! Zniszczyła ci pole, nie kreta. Pięknie, pięknie. Dobrze, Baś, dostaniesz 5-9 punkcików za to. 10 z... byłeś na 19, 29. Czyli tak. Baś, dodałam punkty. Doliczyłaś mi za gazetę? Powiedziałabym bardzo brzydkie słowo. A doliczyłaś mi za to? 2 punkty. Tak. I wchodzi kolejna karta. My jesteśmy słabi w tą grę. Ej, ale w ogóle pierwszy raz się tak zdarzyło, że ty jesteś gdzieś tam, a Baś cię prawie dubluje, wiesz, na torze. Co się dzieje? Ostatnio wygrywałem w tobie, nie wiem, nieśmielony się czuję, prawdopodobnie przez... Dobrze skierowany. Nie, przez widzów. Widzowie, krzyczcie, skandujcie. No szybciej. Nie wiem, co ja mam zrobić teraz, no po prostu to jest niemożliwe. Jakkolwiek matematycznie nie mogę teraz wygrać. Musiałbym... Ale stawiając tutaj się, będziesz miał 6... No i co z tego? Wiesz, ile trzeba było, popatrz, ile trzeba byłoby punktów, żeby w ogóle próbować Basika dogonić. No to przynajmniej użyj jakich kart. Popatrz, ile kart zostało. Wiem, zaraz będzie koniec. Nie szczesz się. W sumie, czekaj, jest strzelanie przez 2? Jest. Przez 2. Będzie. Plus 1, o w to miejsce. Ale to nie jest strzelanie. Usunięcie heksa. Które? Jedynka. To nie. A to Sora. To cały czas to myślę. Właśnie cały czas mylę z tymi obrazkami. Czy ja mam zniszczenie jakiegoś? Nie mam. Ale wiesz co? Przesuwam. Za minus 1. Przesuwam ciebie tu. Nie? Tak. Ojej. Użyłeś tej karty, tak? Tak. Tracę za to jeden punkt. Trzymaj. I kładąc tutaj kreta stworzyłeś 2 linie. Za tą linię dostaniesz 6, za tą linię dostaniesz 5, czyli 11. To no, takie trudne. Matematyka taka trudna. Ja też chcę. Dawaj to. Za co? Za gazetę. Od kiedy tak lubisz gazety, kochanie? Gazeta! Gazeta! Co? Sorry, no. Sorry, memory. Odepchnął mnie. Co teraz? Gazety są. Mniejsz Basika. To jest nieistotne. Pozwól je zdobyć drugą 50. Kompletna kompromitacja. Wszystkie krety oślepną. Ze wstydu. Wiesz co? Nie bardzo mam co zrobić, gość. Nie bardzo mam co zrobić. No masz co zrobić. Cofnij się. No lupa.
Nie, nie cofaj się, nie cofaj się, nie pozwól to. Dołóż sobie następnego. Ale wiesz co? Ty jesteś na samym dole. O, i tak dobiłeś 50, wow. W każdym układzie tutaj bardzo dużo punktów nas koruje, więc sorry memory, nie? No. Biznes is business. No to dobrze, ja się tam ten. To teraz jeszcze możesz go zabić. Nie, jeszcze teraz ten dziabnę. Nie mam czym. Tutaj też nie mam czym. Nie mam jak strzelać za bardzo, niestety. Więc użyjemy gazety. Okradnę z tą gazetę. Trzy punkciki, 1, 2, 3 zjechałam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 punktów dla mnie. Dawaj tą gazetę. Chcę weź? Sobie weź. Sobie weź. Chcę. Jeden punkcik dla mnie. Dobrze, używajmy poprawnie płaszczyzny. Dziękuję, Baś. Mm-hmm. Tak, która mówi user friendly. Ostatnio to słyszałam. I większość słów, które używa jest tylko i wyłącznie po angielsku. Przepraszam. Zapominam, jak się mówi po polsku. Nie, że nie wiem. Dobrze, że mnie nie znałeś, jak studiowałam, bo wtedy to rzeczywiście nawet do babci po angielsku mówiłam. Czy mnie to ulepuje jako taka? A Krycha stała i słuchała? Nie wiedziała to nawet. Mam tu tu. Już podobno niektórzy ludzie umrzeją z wieku. Tobie to nie grozi, spokojnie. Mnie ominęło. A zdawaj. Co? Jak? Masz! Od początku miałam na ręce. 4 tak punkty za to jest. Dobra, kończmy to. Naprawdę zaczyna mi się już nie podobać. Czekaj, bo jeszcze ten. Muszę ją przeliczyć. 4 punkty dostanie jeszcze. 5 z gazetą. Żebym nie zapomniała przez przypadek. Graj! Nie, teraz ty! Graj! Gram. To jest po prostu taka porażka. Chcę sobie wystawić. Tu? Czuję się porażkowany. Tu? Wystawiałem samego Heksa i się przesunęłem. Przesunąłem! Kretem robiłem takie korytko i pod spodem sobie wyszedłem na górę i sobie się patrzę. Co tam jest jeszcze? Nic nie ma. Zbudowanie nowego. Mało będzie kończyć, słuchajcie. Burzysz. Jedna rzecz. Używam to. Co, minus 3? Tak, i przepycham cię tu. Nie, bo szukasz kogoś, o wiesz. No to tak. No to nie przepycham cię. Nie chcesz mnie przepchnąć. Żeby później widzowie mówią, że mamy dużo podtekstów seksualnych. Nie wiem, właśnie wszystkie. Mój mężczyzna powiedział, że mnie zdekapituje. Chyba. Nie wiem, wydumuję sobie następne po prostu tego Heksa. Ale co, którą kartę używasz? O. Dobrze. Jestem załamany po prostu. Baśnik ze mną wygrała w ten. Jeszcze punkcik mi doliczy. Masz! Ty czekaj, bo tak stworzyłeś jakieś nowe linie? Nie! Kurde, jak wejdzie teraz karta PiS, ja wtedy umrę. Dawaj. Jeszcze nie. Dobra, jeszcze jesteśmy w stanie nabić punkty. Ale jak? Nie! Po prostu kontynuuj. I tak nie zdążę. Ale czekaj, może, bo popatrz, jaką ja tu mam długą linię. Może coś jeszcze zdążę. Mhm. Jest tam taka karta, taka... Jest tam taka karta! Ale już później nie rusza się. Kurde, faja. Dobra, ruszam się tu. I poruszę się tu. I... A dlaczego ty się tym jednym nie poruszyłeś, nie dobudowałeś na przykład nowej linii? Bo jestem ruda? Plus jeden, bo używam tej karty i buduję sobie Heksa obok, no tutaj może być, Łodeps w tej chwili. I liczy mi się ta linia i ta linia, bo obie są nowe. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 punktów dla mnie. No to tu jest 33. Gołąb. Jeden dla mnie. Gołąb. Ja od pierwszego gracza, no to co, Baś i ty i tyle. I liczymy punkty. Srający gołąb. Czyli ja mogę jeszcze sobie tutaj wstawić, masz? Raz, dwa, raz, dwa! Dopinguję cię. Aha, jasne. Dobra, i tak mnie tego piórcia mnie nie przegoni. Zostawimy sobie tu. Która karta? Może jakiegoś zniszczenia Heksa, na przykład jakiegoś czarnego. Przepraszam.
Nie chciałam tak powiedzieć. No może taka. Co to? Zniszczenie kreta, żółtego. Mówiłam czarnego. Czarnego daltonisto. Nie będę swoich kretów zabijać. Dlaczego? To tylko 5 punktów ten, Kary. 2. Za to dostajesz 4. 4, no. 1, 2, 3, 4. Te gazety sobie liczyłam. No, Piorcio. Super. A czekaj, odkryłem jeszcze tam tą jedną. Ja się ten... wystawiając heksy już później nie mogę się poruszyć. Chyba, że masz kartę tego takiego, wiesz. Sumego pustego heksu by się przydał. No nic, no to ja ruszę się tak, później się ruszę na przykład tak, iść. Po czym zużywam sobie karty. Tego ostatnio ruszyłeś, więc możesz sobie tutaj postawić heksa. To jest takie, że naokoło masz już aktywnego mola. No to staram sobie heksa. A czekaj, też trochę nabijesz punktów. A idę mi trzeba. 1, 2, 3, 4, ale nie. 5, 6, 7, 7, 10, 12 za tą linię. I do tego będzie 16 plus 2, 18 punktów. Ładnie poleciałeś. Mam jeden. Dobra, i teraz punktacja ostateczna. Tak. Dobra, kto ma najwięcej combat cards? Ja mam 5. No to ty masz najwięcej. Ataki. Ja mam 2. Ja też 2. Czyli 3 punkciki dla żółtego, dla rudego. Kto ma najwięcej budowy? Ja mam 3. 3. No to my dostajemy. Po 2 punkty. Dobra, specjalne? Baś, na pewno z tymi gazetami po prostu. Ostatnio retryzowaliśmy Dog Strike, więc może coś ci się za bardzo spodobało, co? Za dużo nosiłaś gazety, pysku. Krzyczyła mnie! Myślisz, że jesteś już żarną, to ci wybaczymy to zwycięstwo? Oczywiście, że tak. Poruszanie się, to chyba ty miałeś najwięcej. Tak. 1, 2, 3. I teraz tak. Czy ktoś uzbierał sety 4 kart? Ja mam na przykład 5, więc ja dostaję dodatkowe 2 punkciki. Mam 4 gazety. Basik. Przeszło! Stuwa. Ruda, dlaczego ty w ogóle przeszłaś 50? Bo ja widzę, że ty dalej jesteś... Tak, przeszłam! Mosiek. Prawie całą grę. No wiesz, ja tam się nie interesuję, a po prostu jak wpadam w to pole bitwy, to nie ma inaczej. Dobra, kto jeszcze jakieś sety macie? Nie, nie masz. Baś, zostałaś wygraną dzisiejszego odcinka, jak to się stało? Czyli jesteś najlepszym, mało ślepym kretem. Jesteś najbardziej, wiesz, takim ogarniętym stworzeniem, które jest ślepe, głuche i generalnie... Czekaj, a teraz zbieraj, Basik, nie, skoro wygrałaś. Dlaczego tak zrobiłeś? Dlaczego tak zrobiłeś? Ja tak nie chciałam. Bo jestem bardzo niezadowolony przez to, że przegrałam. Zepsuł pole z bitwy. Dobra, Jezu, Baś wygrała, nie obrażaj się, to twoja kobieta. Raz na rok mogę, nie? Stop, jestem między kłótniami małżeńskimi, ja tak nie chcę, to są trudne sprawy. Dobra, słuchajcie, tak wygląda gra w topo. Myślimy, że jest bardzo taka klarowna i jak już każdy pozna mechanikę, to po prostu frunie. Co prawda niekiedy karty delikatnie, co, przeszkadzają i trzeba się nakombinować, żeby coś wyrzucić. Ale poza tym myślę, że no, jest to fajna taka doza kombinatoryki i bitwy, i kretów, i wybuchania. I dlaczego grozisz mi rekinem? Nie tobie. W każdym razie najbardziej mi się podobało, w ostatnio w recenzji powiedziałem, że nie odczułem w tej grze dużej ilości negatywnej interakcji, ale dzisiaj akurat bardzo, a to bardzo powaliła mnie ta zła i negatywna interakcja z Rudą, a później z Basikiem, która bez przerwy próbuje, żeby Ruda się zadławiła, wrzucając jej Rancora ze Star Warsu z plastiku do napoju. Już drugi raz go próbuję tutaj utopić. Dobra, słuchajcie, zapraszamy was na... Rekin przynajmniej potrafi pływać. Nie, nie! Co? Chciałam to wypić. Myślałam, że ty chciałeś mi to wlać po twoich ostatnich problemach żołądkowych. Dziękuję. No więc? Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera, bloga. Zachęcamy do komentowania, do subskrypcji, do lajków i do waszych opinii. No i pamiętajcie, że organizujemy drugi festiwal gier planszowych, planszówki z muffinem w Krośnie. W ostatni weekend maja. Mhm. Chyba trzecia figurka poleciała mi do mojej coli. A więc żegnamy się i w tym momencie przestajemy wrzucać sobie bez przerwy Rudej. Może w którymś momencie spośród tych trzech różnych rzeczy połknie i zacznie się dławić. Postaramy się, aby Krzysiek to udokumentował jako bezpośredni wkład w to, że uśmierciliśmy Rudą. Do zobaczenia niedługo. Cześć. Pa. Co ci wrzuciła trzecie? A no tego, gasta.
Jakiego gasta? To co leżało? Blaze'a.